wysłać ich do jasnej cholery. Gotowy? No. No to kamera, akcja. Kimi zaczynamy prawdziwe kino dzisiejszego dnia. Słuchaj, temat jest bardzo kontrowersyjny. To jest ładne słowo. Niedawno je poznałem. Kontrowersyjny. Temat jest kontrowersyjny, bo ludzie na przykład... Świetne komentarze. Że to... Jak może rosnąć temperatura w dolocie tylko dlatego, że ja tak powiedziałem? Kurde, no rewelacja. No po prostu to stwierdzenie... Po prostu, że... Nie mówisz kontrowersję, no dobra. Nie, to nie jest kontrowersja. Posłuchaj, jak ludzie myślą. Myślenie ludzkie ma przyszłość. Ja opisuję zjawisko fizyczne, które jest w samochodzie, mierzę, ważę, a ktoś mówi, że to jest moja teoria. To jest tak jak dowodzenie twierdzeń. Chodziłeś do szkoły tam powszechnej? Zdarzyło się. No, no i było dowodzenie twierdzeń. Co należało dowieść, nie? Tak jest. No i takie było zadanie, że jest twierdzenie. Ty urządzeniami pomiarowymi. Tak, no. Stwierdzasz istnienie faktu, tak. A nie wymyślasz teorię na nowo. A ludzie mówią, że to niemożliwe, że to nie ma wpływu, tylko dlatego, że im się wydaje. Czyli tak jakby, wiesz, pochwała chłopskiego rozumu. No po prostu rewelacja. No, no w ogóle, wiesz, jest to tak jak są płaskoziemcy. Nie pierwszy raz dochodzimy do... No słyszałem, Ziemia jest płaska. Wyznawcy Ziemi płaskiej i oni uważają, że... Co pan z przeproszeniem, że... Wymyślasz. No. Wymyślasz, że... Ziemia jest okrągła, kiedy ona jest płaska. No, i ci ludzie też tak. Przecież chwyt powietrza, jak wciąga ci turbo zimne powietrze, to ten, a jeszcze w ogóle ten taki pan, co naprawia traktory, to w ogóle by się zdawało, że chłop ma jakieś pojęcie. On powiedział, że powietrze w dolocie nagrzewa się od tego, że od spalin. Od tego, że... To że co turbo. Ja pytałem, że może druga teoria, że od obecności... Przy tej prędkości przepływu, nie? No. Metry na sekundę lecą sześcienne, a to pan sobie myśli, no od spalin się nagrzewa, bo jest blisko i od tego się nagrzało. Nie no, mnie to na przykład przekonałeś, bo faktycznie to jest ogromna ilość powietrza w bardzo krótkim czasie. Tak. I do małych, i sprężone do małych objętości. No. Także to... Może ktoś nie chodził na fizykę, na termodynamikę. Nie wiem. Nie, no to termodynamika to już studyjne sprawy. Możliwe. No. Choć coś jeszcze ciekawego pokażę, bo jest arcyciekawa jedna rzecz, którą chciałem pokazać. Pośrednio dotyczy się naszego tematu. Czekaj, przyniosę to. Zobacz, to jest element, który jest współodpowiedzialny. To jest fabryczny interkuler. Aha. I skraplacz klimatyzacji. Zobacz, to jest samochód 10-letni. Zobacz, w jakim stanie on jest. Au, zero przepływu. Widzisz, i tak jak ten interkuler w potrzasku, czyli to on właśnie. No właśnie, chciałem powiedzieć, że to... No to zobacz, on miał odcinków. Praktycznie nie, był cały zasłonięty z uszkodzonym tym rdzeniem tego, tej... Poza tym, że klimatyzacja sama z siebie mogła nie działać dobrze. Mhm. Czemu mnie fotografirujesz? Jak tam? Nieprawda, większość jest interkulera. No i zobacz. Widzisz, światła nie ma. Nie ma światła, tylko troszkę u góry. Także przygotowanie samochodu do tuningu. Właśnie teraz tak sobie teraz uświadomiłem, że dlaczego niektóre samochody po prostu grzeją te powietrze jak opętane, mimo że jest fabryczny kuler i powinien cokolwiek chłodzić, no ale on nie chłodzi za przyczyną tego, że właśnie jest przysłonięty. Zobacz, z tej strony nie ma do niego dopływu powietrza. Mhm. A to jest pewnie ta jedyna odsłonięta część. To pewnie no, było zasłonięte. A ta co? No jest nie wiem, może wybitnie lepsza? No ale to dobrze, to jest odsłonięta część i na nią napada powietrze, więc to jest jedyny element, który może ją chłodzić, to rozprasza co najwyżej ciepło. Tak. Na z tej strony jest smażone tym, smażone chłodnicą. Mm-hmm. No i przy czym on taki rdzeń ma ten fabryczny, taki, no może i trochę dobry, trochę niedobry, no. Wiesz. No a teraz, jak jest? No to jak masz chwilę, to ci przyniosę tam od, mogę ci przynieść, no teraz jest DO88, tuningowy, gruby interkuler. Czyli testujemy kulera. No, zgodnie z oczekiwaniami. Mhm. Zgodnie z rozkładem jazdy. No to właśnie, tu jest chyba nie tyle wydajność. Podejrzewam, no oczywiście można byłoby taki test przeprowadzić, o ile spadnie temperatura wymieniając skraplacz od klimatyzacji. No tak. No ale to już sobie na to, wiesz, no ja po prostu kupiłem nowy. Nowy skraplacz, no i zobacz, że już przejście w stage kolejny wymaga. Znacząco już podniosło koszty, tak? Tego całego takiego. Jesteśmy w stanie coś powiedzieć o kosztach? W częściach 4000. Auć. No to już nie jest budżetowo. No to już interkuler plus skraplacz klimatyzacji, obsługa klimatyzacji, no i już generalnie żeśmy stage 1 z wymianą turbo, stage 1 plus z wymianą turbo kosztował nas 500, a teraz to kosztowało 4000, plus jeszcze tam, kurczę, takie jakieś detale, co się okazało, że są trochę pokorodowane, coś tam nie wyszło, trzeba było z ASO zamówić.
No i to, widzisz, to podnosi znacząco już koszt całej imprezy. Czy nastąpiły jeszcze jakieś zmiany poza interkulerem? Nie, nic. Wydech został taki, jaki nie, był? Nie, no bo to jest kolejne mądrzy ludzie, którzy też są z branży, którzy jakoś tam uczestniczą w tym projekcie w sposób taki mentalny i podpowiadają pewne rady, to że rzeczywiście nie wydech będzie tutaj wąskim gardłem przy tym turbo, tylko skupić się na kulerze. A poza tym on nie był fabryczny, tylko był taki nadgryziony zębem czasu i zmęczony po prostu bardzo. Tak. Także że wymiana tutaj znacząco, podejrzewam, tą cyrkulację, chłodzenie powietrza, cyrkulację przez układ poprawi. No cały, no to ta chłodnica od klimy zasłania wodę i powietrze. Jak czyli firanka, zasłonił wszystko. Tak, tak, tak. Nie ma z czego. Co? O, tam? Tu masz interkuler, Adam przyniósł, taki jak poszedł zamienny. O kurczę. Tu zobacz, tu to jest pożyczony od Kuby na chwilę. Tylko tak w kwestii... No jest grubas w ogóle. No jest, tak powiedzmy sobie, przykładając jeden do drugiego. Z dwa razy? No może trzy. Nawet trzy? No tak dwa razy, co najmniej trzy najlepiej, nie? Ładnie. Takiego żeśmy właśnie zainstalowali. A jak montaż? Pasował faktycznie, czy...? Nie, to jest... Strasznie nie pasował. To jest takie, to jest takie, to tak zwany angielski fitment. Anglicy mówią, że wszystko pasuje plug and play, tylko trzeba podłogę przespawać z innego modelu. No to był duży problem, jeżeli chodzi właśnie o to. No ale mamy zostało założone, no i taki montaż jest rzeczywiście, to cały dzień się zeszło, żeby to ładnie upakować z przodu. Okay. Ale zobaczymy, jak będzie działać. No miejmy nadzieję, że może fajnie. Uporządkujmy jeszcze informacyjnie, jakie mamy aktualnie turbo? IS20. Turbo nie zmienialiśmy. Jedyną zmianą od poprzedniego filmu jest tylko założenie interkulera z przodu. No i co za tym poszło? Wymiana tego elementu z przodu. A ten element do lotu został ten tuningowy? Ten, no to co? To kolanko. No. Kolanko, no tak. I ten plastik tam jakiś poprzedni. Tak, tylko że ktoś z ludzi logicznie myślących też stwierdził, że jeżeli fabryka dawała taki sam dolot jak tu jest, w wersji 300 koni fabrycznej, a my jesteśmy w okolicach 300 koni, to na pewno nie tu jest wąskie gardło. Aha. Więc że tu w ogóle nie ma co ingerować, ponieważ tak wychodził 300-konny samochód bez żadnego problemu. Okej. Okay. My żeśmy 300 koni nie mieli, zobaczymy, co się teraz wydarzy. Ja dopiero, to jest mówię, pierwszy wjazdnik, nawet nie jeździłem nim. Rewelacja. No. To dodajmy, dzisiaj jest podwójnie trudny warun do tych testów, bo jest mamy... bardzo ciepło. Tak. Jest niewyobrażalnie ciepło. Julietę robiłeś przed chwilą, prawda? Tam w tle widzę. To pokazuje hamownia, że jest 29 stopni z godziny temu. Tak, tak. Myślę, że jest teraz cieplej. No grzeje się. Wiesz, i tutaj ten samochód też, wiesz, taką ciekawostkę ci powiem, bo mam dwa takie samochody. I tym też teraz jeździłem po trasie. I jest taka historia. Ten drugi w sensie w dieslu. Tak. Oba samochody mają ciekawy temat, bo jednym i drugim trzeba się postarać, żeby spalić 8 litrów. Benzyną trzeba się postarać, żeby zejść do 8? A dieslem trzeba kłaść jak opętany, jak OSP do pożaru i wtedy też spali 8. Takie są różnice, a samochód jest taki sam. A jak ci się jeździ teraz z tym autem, z tym turbo, z tak wstającym turbo? Bardzo dobrze. Tak? Świetnie się wyprzedza, w ogóle taki, wiesz, wyprzedzanie jest dobre, bo byłem gdzieś tam sobie pojeździłem po takich drogach lokalnych, bardzo dobrze się wyprzedza, fajnie jest. Czyli ta gorsza responsywność? Wiesz, to jakby nie spada, ja jakby tak jeżdżę, że nigdy mi poniżej 2000 nie spadają obroty, nie zjeżdżam aż tak bardzo nisko, więc jakby temat nie istnieje. Ale dieslem tak samo, bo jakoś mi tak nie pasuje do... Na niższe wartości. A na szczęście mam manuala, więc tutaj wiesz, można sobie samemu wpływać na... Nadusić odpowiednie obroty. Tak, tak, i to jest wszystko bardzo dobrze. No to kontynuujemy romans. Tak. Romans z Seatem Leonem. Można przyjąć, że to jest nasz wyjściowy. Który wybrałeś? 293 konie, no bo to takie one mniej więcej tak, były. No 300 tak. Nie było nigdy. Nie. Co, będziemy mierzyć temperaturę? Będziemy logować? No, zobaczymy, co się w ogóle wyprawia, nie? Mhm. No to jest odcinek, to są doświadczalne wszystkie nasze. Czego mu brakuje? Ręczny. Tak, to później się dociągnie ręczny. Tu nie mamy nad tym wyświetlonego, ale to tak, później... Tak, tak, w logu będzie. Aha. Coś ciekawego jeszcze ludzie pisali w komentarzach?
że odcinek podzielony na części. Tak, wszyscy. Nikt nie zauważył treści. No. Hmm. To właśnie trochę szkoda, że wiesz, że zamiast się skupić na treści, to abstrahowaliśmy gdzieś indziej, no ale... No, po prostu już nigdy więcej nie podzielę odcinka, no. No, to też się trzeba, dowiedzieć pewnych rzeczy. Tak jest. Odcinków dzielić nie będę. Żebyście dyskutowali na temat. No. Później Kiwi smutny był, że... Nie, to znaczy, no, wiesz... No, wiesz, no, chcieliśmy podyskutować z wami, a tutaj rozmowa jest o czym innym, no. A tu tyle ciekawych testów przeprowadziłeś. No. No, ja naprawdę fajnych. No, też mi się podobały, nawet wiesz, no... Strasznie żałuję, że ta uwaga skupia się na tym dzieleniu filmu, niż no, na tych wnioskach, które tam płynęły. Takie życie. Że... No, tym razem, miejmy nadzieję, będzie inaczej. Musi to brzęczeć, bo to hamulec ręczny brzęczy. No, jak zaciągasz ręczny, to znaczy, że będzie przejazd. Skalibrowałem chyba. No więc co, witamy po przerwie. Po przerwie technicznej. Tak jest. Krzysztof, co w tym czasie robiłeś? Rozmaite działania. No w każdym razie mamy co? Mamy samochód z softem, z tym założonym interkulerem. I co? I czego hamować? Zobaczymy, jak to finalnie wyszło, jak się trzyma ta temperatura w dolocie. I sobie możemy zobaczyć. No i cóż więcej, no. No testujemy. Co tutaj, logowanie? Poczekaj, tak. Bo ręcznego nie podałem i podjechał trochę na rolkę. Okej. Okay. Strasznie się ciepły dzień i to tak... No właśnie, tak szukam już temperatury. A co, zewnętrznej? A, 25,5 mówi hamownia, dobra. 20, no tutaj to mi trudno powiedzieć, jaka jest. Widzowie nie widzieli, ale Seat ma tyle mocy, że nawet pas zerwał. Zaraz ci powiem, dlaczego tak się dzieje. Oj, mamy trójkę z przodu. Jest. A tutaj? No. A tutaj pod spodem mamy najlepszy nasz wynik. Najlepszy nasz wynik z poprzedniego poboru. Mhm. Mocy. Nie, no to jest różnica. No jest. Jakaś jest. A temperaturki? Zaraz zerkniemy. No to pewnie. Już go nazywam. Wtedy mieliśmy powyżej 60 stopni, prawda? Nie byliśmy w stanie nawet za nic zejść poniżej 60. Było no naprawdę bardzo wysokie temperatury. Teraz mamy... Poczekaj, już ci pokazuję. Mamy temperaturę 33. To jest ta jasno niebieska. 33 w tym. Najwyższe. Tak, turbo dane w pracy tak samo jak było. Czyli udało się 30 stopni zbić. Tak, zobacz, lepiej wstaje. Tak? Tak. I to jest to miejsce, o to, tutaj, z którego zaczyna się różnica w temperaturze. To już po prostu brakowało, a tu, czyli tu jeszcze powiedzmy góro, to zaraz niech się zapisze. Nie bądźmy, no tak, jeszcze pomiar trwa. A jak wytłumaczysz to, że lepiej wstaje, skoro kuler jest większy? Jest większe... Ale opory przepływu może mieć mniejsze. Aha. Ale to jest tylko domniemanie moje. Okej. Okay. Że on po prostu, wiesz, przez... jest... Łatwiej mu... Łatwiej jest przepchnąć powietrze, tak. Nie? Już omawiam, co widzę. Od tego momentu po prostu tu, powiedzmy przy 5000 obrotów, mamy... 390 N, a mieliśmy 30 N, jest tutaj różnicy i a koni mamy 270, no i 20 koni, 30 N jest różnicy. Tylko teraz, ja powiem szczerze, jakby... Zmieszane masz jakieś uczucia? Nie, uczucia nie są zmieszane, tylko to bardzo, bardzo mi się podoba, że to można pokazać. Jakby... A soft jest ten sam, czy inny? Soft jest ten sam, właściwie. Okej.
To się nie zmieni. Miał tylko tą jedną wadę wtedy, co ci mówiłem, że on przy maksymalnym. To nawet ktoś napisał nam, że powinien mieć wyłączone testowanie misfiringów, i dlatego nam tak zaginał się. Ale zostało znalezione, działa. Mhm. Zobacz, temperatury mamy takie same, żeśmy trafili 25,5, ciśnienie takie samo praktycznie. A jaka różnica? No zobacz. Znaczy, tak z ciekawostek, to tak żeśmy zaczynali, nie? Czyli dorobiliśmy 100 koni. O kurde, ale przepaść. No to tak żeśmy zaczynali z tym samochodem. A to nie? Już jest po softie. To był taki, wiesz co, jeden... ten był pierwszy. O, to był pierwszy. Tak. No to zobacz, jeżeli ktoś mówi, że tutaj ten IS-20 gorzej wstaje, no to nie jest gorzej, nie? Czekaj, muszę to szerzej objąć, bo po prostu taka duża różnica. Ile tu jest dorobione? 100... Można powiedzieć 120 koni i 200 newtonów. 130 nawet. Równo. 130. 130 koni i 200 newtonów, tak? Tam powiedzmy, no. 190 newtonów. Ale przepaść. Tylko teraz tak. I skąd to się wzięło? Mhm. Zobaczcie, że to jest zmiana turbo, bo była takim wielkim game changerem. Tanim, no tak. I dobrym. Mhm. A ta reszta to tak... Ten intercooler teraz, z tym, ta cała modyfikacja za kolejne 4000 zł już przełomu w śledztwie nie dokonała. No była droga? I no drogie, to... bo nowe jednostkowo produkowany element, tak? No więc i... on jest drogi sam z siebie, ale już nie jest to jakiś nie wiadomo co. Mhm. A powiedz mi, czy można powiedzieć teraz tak, że no bo wiesz, no na hamowni mamy dmuchawę, dmuchawa no nie odzwierciedla takich prawdziwych warunków na drodze, a no nie. 60 na godzinę. No, to jedziemy po autostradzie 120, to ten kulor będzie jeszcze bardziej wydajny, tak? No będzie, tylko że wiesz, to nie jest tak, że w nieskończoność, powiedzmy optymalnie, jeżeli to teraz mieliśmy 35 stopni, mhm. to już nie da się lepiej. Aha, czyli 35 jest dobrą temperaturą. To takie 35 jest dobrze. Okej. Okay. Te 20 nie zrobi już takiego przełomu, że to będzie jeszcze lepiej. To wiesz, w górę to jakoś szybko spada ta wydajność i skuteczność, że 60 stopni już się tego... No i to jest, widzisz, to, czyli patrz, można przyjąć, że instalując to turbo IS-20 z Golfa GTI zyskaliśmy znaczący przełom, tak, żeśmy tam dorobili 50 koni, teraz, powiedzmy za 500 czy tam za 700 zł, a teraz inwestując 4000 zł dorobiliśmy tam, kurczę, no 13 koni. Mhm. Słabo. Już ten kolejny stage tutaj się nie okazał przełomowy w śledztwie. No dobra, to teraz inaczej zapytam. Mówisz słabo, ale ty jako ty, tuner, robisz sobie auto. Nie zrobiłbyś tego już? Ja sobie? Tak. Ale tylko ze względu na to, że ja wiem, że takie elementy istnieją. Ja we wszystkich swoich samochodach mam poukładane te kulery lepsze. Mhm. W Lancerze nie mam, ale z tego względu, że one po prostu są, da się je kupić, tak? No to jakaś higiena twojej pracy nie nakazuje ci, żeby jednak ten kuler był po prostu... No tak, tak, no ale to jest, bo mi zależy na każdym koniu, ale chodzi o to, że tak no, do codziennej jazdy, no to jest tak troszkę przerost formy nad treścią. Do Turbo IS-20 okazuje się, że nie... Wydaje mi się, że znacznie lepsze było rozwiązanie zostać seryjny kuler, a wymienić ten skraplacz, żeby on nie przysłaniał tego. To też w sumie taki test, o którym mówiliśmy poza kamerą. Ja wiem, że to byłby świetny, tylko no. Że wiesz, chodzi o to, że kosztowałoby mi dwa razy rozbiórkę przodu, nie? Jasne. Mhm. Dwa razy spuszczanie klimy, dwa razy wiesz, składanie tego, wiesz, no to już niestety to ekonomia procesowa wymagało tego, żeby po prostu już mamy te elementy, jest czas, to jest rozebrany przód, już trzeba to zmontować z tego, co jest. No. Ale tak zniszczony skraplarz klimatyzacji, zasłaniający praktycznie, wiesz, tak jak szczelnie zasłaniający przelot przez intercooler, podejrzewam, że jest... Dyskwalifikacja, więc warto może byłoby na to zwrócić uwagę, wymienić ten skraplacz. I może by te 300 też pękło z takim wymienionym skraplaczem. Być może tak. Wiesz, te 300 koni to już jest taka górna, to jest też taka górna wartość, którą się uzyskuje z tych turbin IS-20 nawet w dwulitrowym silniku. A tu mamy 1.8, więc wydaje no mi się, że to uznam za to, wiesz. Bariery 300 koni udało Cię złamać, pomimo tego, że to jest 1.8, a nie 2.0. 1.8, no ten. No to jeszcze sprawdzimy, jak on sobie będzie radził później tam na takim przejeździe naszym ulubionym. No, no. I co? I to wydaje mi się, że to na tyle w tym odcinku. Tyle w tym odcinku. Mówię, no na następnym tym by trzeba będzie zaatakować barierę, powiedzmy, jakieś tam 360 koni. To chyba już zmiana turbo. Tak, znowu. Tak. No, na kolejnym turbo. Tak? To znaczy, że wydechu nie ruszasz na razie. Tu na razie jest seryjny wydech. Okej. Okay. Ale nie, już... Bo były takie dywagacje. Nie, jest 38, już musi pójść z wydechem. Tak?
Słuchaj, ten wydech ma 55 mm i to już jest, wydaje mi się, że to już jest, no to będzie koniec. A nie chciałbyś tak specjalnie właśnie to podzielić? Ja wiem, że roboty więcej. Co, kosztuje mnie to bardzo dużo pracy, a jak czytam, że zasadniczo to jakby, wiesz, motywacja od strony oglądającej jest mniejsza, nie? Żeby aż tak to dzielić, nie? No wiem, przez te komentarze, no. Wiesz, jeżeli jeżeli wiesz, inwestujemy w to tyle pracy, a ogólnie... No właśnie widzowie tego nie zrozumieli. Odzew jest taki, że ty podzieliłeś się to na dwa odcinki i nikt się do meritum nie odniósł i całe meritum przepadło. Straciłeś trochę motywacji. To szkoda, nie? No to szkoda prądu, nie? No właśnie... Na taką ja myślę, że to jest rzecz. Jakaś taka okazja, żeby wytłumaczyć się w ogóle, no, dlaczego to... Ale no tłumaczyć, no ty zrobiłeś, nie, jak no, zrobiłeś, podzieliłeś, rzeczywiście, wiesz... To jest z szacunku do twojej pracy, no, uważam, że... Widzisz, a z drugiej strony się okazało, że wszyscy myśleli, że ten drugi raz to jest ten sam odcinek, co pierwszy był, bo się tak samo zaczynał, no i to wszystko gdzieś tam się później rozmyło, nie? Później dwa razy to wrzucałeś, bo był nie taki dolar, później był taki dolar, a nie był taki no, cent. No trochę pecha przy tym mieliśmy. No i skończyło się, jak skończyło, to wiesz... A to wiesz, a to grube tysiące leców w takie testy. No nie? Właśnie, to jest twoje zaangażowanie, no twoje pieniądze. To wiesz, jeżeli ja mam coś udowadniać, wiesz, tak... Patrz, już nie chce mi się tego aż tak dzielić na fragmenty i tak wyłuszczać, bo później na przykład, nie wiem, większość komentarzy jest takich, że ja i tak wymyśliłem nowe prawdy. Mimo, że pokazałeś na termometrze, że jest 160 stopni, to ludzie mówiłeś. I tak w to nie wierzą. Oni patrzą i nie wierzą, no więc tak... To może prośba do tej inteligencji, co nie pisze komentarzy, żeby też pisała. Nie, ale to nie jest kwestia... Ale lepiej się będzie czytać nie te komentarze. Nie jest kwestia w komentarzach, ale jak jest komentarzy 500, a 400 jest o tym, że jest odcinek podzielony na części, więc albo ktoś pisze, że a powinniście zamontować turbo i jest 20, no ale tam jest takie turbo. To znaczy, że ktoś nawet nie ogląda, znaczy, komentuje. Nie ogląda, nie? No. Ale ogólnie filmy na YouTubie to już wiem, jak się ogląda. Najpierw się czyta komentarze, a później się ogląda film, a nie odwrotnie. No właśnie. Tak to wygląda. Dobra, jedziemy testować wóz. Teraz doskonale widać, ile czasu dzisiaj nagrywaliśmy. Jest już zachód słońca, a tak naprawdę po zachodzie. Czasem tak trzeba. Zmęczony? No, dzień jak co dzień. Wiesz, te upały, ta temperatura na hamowni jest męcząca strasznie. 100. To jest kłopot. No dzisiaj nagrywaliśmy dwa odcinki naraz, także level, zaangażowanie max. A, bo jeszcze tą Renówkę przecież masz z tym. No ta Renówka, Alfa, no to taki Nexia i jeden prozo życiowy. Tak. No i teraz drugi odcinek z Leonem. Sprawdziliśmy czasy 100-200. Tak, po softcie. To już możesz sobie tam włączyć to światełko, to ci jest tam niezbędnie potrzebne. Proszę, oślepianie włączone. 16.49, najlepszy czas, jaki udało nam się zrobić na samym softcie bez żadnych zmian mechanicznych, tak? Tak było. Tam nie było chyba żadnych zmian mechanicznych wtedy. Nie, to był zwykły samochód z softem. Tak. Chyba, że rurkę podmieniłeś, czy nie? Kolanko? A nie, ale no to skoro ono nic nie dawało, to... To się nie liczy. Wiesz, tam też właśnie ktoś logicznie zauważył z widzów. Mhm. No ja gotowy. Z czwórki startujesz? Tak było wtedy. O, jadowicie. 100. I dobrze brzmi. Mamy 150, 5,5 sekundy. Dwie paki. 200. Uhu! Dobry wynik. Jaki? 13,04. Czyli udało się nam o 3,5 sekundy poprawić czas. Tłusto. No. Tłusto. W dwie osoby? Nie, no to ale wiesz, to tak samo było, nie? Tak, no ja wiem. 13,5 jest teraz, tak? 13,04. 13,04. Tak. O. Zaokrąglenie 13 sekund. To może jeszcze ten, jeszcze jakby na powrocie zaczyn, może no. Jeszcze coś. Może spróbować 3-4, czy ta zmiana biegu. Ale wiesz co, no to już będzie nieadekwatnie, bo wtedy żeśmy też no tak, hamowali, wiesz. Racja, to porównanie będzie. Robiliśmy tak samo, nie? Więc to już... pewnie byłoby szybciej, ale wiesz, nie mam tej motoryki jeszcze w ręce, niestety. A słuchaj, że to turbo jest chętne. Bardziej. Więcej chętniejsze. Mhm. Fajny wóz. No i to dalej, wiesz, dalej operuje w niedrogim, no takim, budżecie? Wiesz, budżecie, tak? No bo
No, no chociaż tuning, no mówię, znacząco wymiana tej, rozebranie tego przodu w 10-letnim samochodzie, no jednak też było takie trudne ze względu... Inwazyjne. No inwazyjne i sporo elementów dodatkowych doszło, nie? Mhm. Typu tam, wiesz, właśnie ta klimatyzacja, ale ta klimatyzacja wydaje mi się, że to byłby game changer i warto byłoby o tym myśleć, żeby jednak w tych samochodach, które mają taki intercooler umieszczony, że to jednak warto zmienić, nie? Czyli gdyby nie? chcieć dalej iść budżetowym tropem, to na przykład sama wymiana chłodnicy klimatyzacji. No wiesz co, tak, to by znacząco było, no ale ten intercooler, wiesz, warto mieć jako wiesz, swoistą stabilizację. Mhm. On, widzisz, mocy to on wiele nie dał, ale stabilizację zapewnił, bo mamy to margines wzrósł. 30 parę stopni, o 30 stopni mamy mniejszą temperaturę. Kolejna sprawa, zrobiłeś sobie przedpole na IS-38, tak? Tak. To tam raczej... Ale z takim IS-38 to ten wóz chyba będzie było, tam, nie? Będzie tylko, że to wiesz, kolejne dużo tysięcy, bo podejrzewam, że już ta skrzynia nie przetrzyma tego. No, tam przy tamtych tablicach wystartujemy, jak coś. Następny, no. Tak. No. Jeszcze. No możesz dusić. 5.45. Już. 12.96. O, tak czułem, że 12 trzeba będzie zrobić. A, wysoka 12, dobrze. To dobrze. Złamaliśmy barierę 13 sekund, 100-200. O, to się bardzo cieszę, to bardzo fajnie. Ty, ale to zobacz, jaki to mega szybki wóz jest. No bardzo. To jest pewnie, no ty, to można porównać do Megane RS. No. No. W sumie dobre porównanie, pojemność ta sama. No, a czy ja nie wiem, jak ta twoja robi. Ty mierzyłeś? Mierzyliśmy, było. Też koło 13. No, to jakie wyniki robiło. No, tak by pasowało, no, 300 koni, tak? No. Swoją drogą, w tej mojej magance trzeba byłoby chociaż na chwilę zobaczyć, co taki soft daje. No ale mówiłem ci, że to jest rzecz jakaś taka bardzo nieostra do zrobienia. To jest mniej więcej soft na takiej zasadzie jak w tym Mercedesie, który robiliśmy. Usługa jest wykonana, zadowolenia zero. Myślisz? Tak. A myślę, że 30. Ja ci mówię, że zawsze jak robię te Mercedesy, właśnie te 194 konie, no i tak patrzę na to, no, znaczy sporo daje ta twoja opinia, tak, tych twoich znajomych, którym żeśmy to zrobili, że to jednak jest dużo lepiej, nie, w tym samochodzie, no ale tak liczbowo to nie, w ogóle na to liczbowo nie wskazuje. Jest marnie, no ale no to przypomnę, chodzi o Mercedesa GLC, tak, taki to był model, no to właściciel przy każdym telefonie mówi, że jest rewelacja, że przekażki wiemy, że jest super, auto lepiej przyspiesza, auto mniej pali, właściciel jest szczęśliwy. Tylko nie goń, bo nam paliwa zabraknie. BMW i3, tak? Nie, to i8. I8, co ja gadam. Kurwa, no. Panie ładnie. Kurwa, jeździe gościa, się nie umie ścigać. Dobra, co? Myślę, że trzeba jakieś zakończenie nagrać. Jakie są twoje wrażenia z montażu interkulera? Nie, no wiesz co, lepsze wrażenie jest na drodze niż takie liczbowe hamowniane, tak? No ale... Dobrze mi się wydaje, że dźwięk się zmienił. No właśnie, ten dźwięk jest taki jakiś dziwny, nie? Ja się nie wiem, z czego on się wziął, nie? Może nam rura spadła. Nie, no która? Z puchy. Nie, no przecież wydech jest seryjny, tego nikt nie ruszał. Nie, mówię od dolotu, że tak było. Nie. Jest takie... Gardło. Pod maską jest tak złożony, tak jak był. No ale ewidentnie brzmi bardziej rasowo. No ale tak właśnie jak trzeba, nie? No. No jak wsiadasz do jakiegoś hot hatcha, no, to właśnie tak chodzi. No dobrze, Kiwi. Gratuluję ci zbudowania hot hatcha. A nie, no to całkiem budżetowo. To nie jest kwestia gratulacji, no to po prostu to są naturalne konsekwencje. Ja nie robię tu niczego takiego twórczego, to wszystko jest odtwórcze, to wszystko już było, nie? To już ktoś tam zrobił, nie? No to po prostu to jest nasze tam zbieranie doświadczeń, ale to 12.9 to już jest bardzo dobrze, nie? No. Taki 12.9 to... No i 5.45, 100, 150. Myślę, że tym akcentem możemy z
zakończyć kolejny odcinek z Seatem. Pozdrowić widzów. Tak jest. Poprosić o merytoryczną dyskusję. Nie, nie, no, znaczy... No, ale... Nie, to zawsze możemy prosić. Słuchaj, jak ktoś ma coś do napisania, to napisze to, co widział, to, co go interesuje, nie? Tutaj... Może poprosić o to, aby pierw obejrzeć odcinek, a potem komentować? Może. Znaczy tutaj jest generalnie parę spostrzeżeń z montażu interkulera, no i przejechaliśmy się po drodze, tak? Tak. No i teraz ten etap jest zamknięty, jako taki stage 2+, no i teraz można będzie generalnie rozważyć montaż tej jeszcze większej sprężarki i zobaczymy, co to się zrobi po tym. No i tyle. Pozdrawiamy widzów, piąteczka. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.